My jako klub sportowy chcielibyśmy przyłączyć się do tego apelu. Cieszę się, że te badania dzisiaj odbędą się dla tak licznej grupy osób i odbędą się u nas. Odbędą się u nas tutaj w klubie, ponieważ jesteśmy klubem sportowym, ale dla nas ten aspekt społeczny, aspekt zdrowia jest bardzo ważny, chcielibyśmy o niego dbać. Patrząc się na ostatnie sukcesy z niedzieli, kiedy Odra Opole wygrała 3-0, myślę, że to warto byłoby przełożyć na akcję profilaktyczną, żebyśmy właśnie wygrywali z wszelkimi rakami, z którymi dzisiaj walczymy. W obszarze akcji Movember, Andrzejek z Wąsem, to co dzisiaj realizujemy, nasz szpital, Uniwersytecki Szpital Kliniczny angażuje się od samego początku w akcje profilaktyczne. W miesiącu listopada bardzo intensywnie współpracujemy i z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale i z innymi organizacjami. Wchodzimy w szeroką profilaktykę, namawiamy w tym wypadku akurat mężczyzn do badań, do kontroli, tak aby dbać o swoje zdrowie, aby nie trafiać w pewnym momencie do szpitala na zabiegi operacyjne. Chcemy jak najwięcej osób w tym zakresie ustrzec. Ważna jest sama świadomość społeczeństwa, że taki problem istnieje i ważne jest dla nas właśnie, że to zainteresowanie jest duże. Postaramy się tutaj zadowolić wszystkich pacjentów i wszyscy, którzy przyjdą, raczej powinni być zbadani, więc zapraszamy na badania. Trzeba się badać i wydaje mi się, że takie organizacje powinny się coraz częściej zdarzać i nie tylko, tak jak to pan profesor powiedział, nie tylko w listopadzie, ale cyklicznie nawet kilka razy w roku. Takie badanie, no to zależy oczywiście od pacjenta, natomiast do 10 minut powinno wystarczyć. Badanie jest bezstresowe, w spokojnej, miłej atmosferze. Pacjenci nie powinni się tutaj niczym przejmować. Listopad jest takim ważnym dla zdrowia mężczyzny w naszym kraju i na świecie miesiącem, ale musimy pamiętać o tym, żeby nie poprzestawać na tej akcji profilaktycznej i na miesiącu listopadzie. To nie jest tak, że mężczyźni chorują tylko późną jesienią. Chodzi o to, żeby oprócz przebadania tych wybranych mężczyzn, którzy się tutaj dzisiaj zgłosili, żeby uświadomić społeczeństwu, nam wszystkim, że badać się trzeba przez cały rok i niezależnie od wieku. Nawet jak się jest mężczyzną, nawet jak się jest sportowcem, nawet jak się jest wielkim twardzielem, ponieważ choroba nie wybiera. Pamiętajmy zatem, że jeśli jesteśmy mężczyzną młodym do 40-45 roku życia, to wiadomo, jak nas coś niepokoi, idziemy do lekarza. Jeśli z tych sfer, to idziemy do urologa, ale warto raz na czas pójść do urologa także profilaktycznie, żeby uniknąć tej choroby, na którą dzisiaj kładziemy nacisk, czyli na raka jądra. Za niedługo siądziemy pewnie wszyscy z rodzinami przy stołach wigilijnych i zakładam, że pierwszym z życzeń, które każdy wypowie, to jest dużo zdrowia do każdego, a temu zdrowiu my możemy właśnie pomóc, a nie tylko zostawić to losowi, także też apel z mojej strony, jak i pewnie wszystkich zawodników w naszej szatni, żebyśmy się regularnie badali i w ten sposób pomagali swojemu zdrowiu.